Szczęść Boże, witajcie. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wybiegli mu naprzeciw dwaj opętani, którzy wyszli z grobów, bardzo dzicy, tak że nikt nie mógł przejść tą drogą. Zaczęli krzyczeć: czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas. A opodal nich pasła się duża trzoda świń. Złe duchy prosiły go: jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas tę trzodę świń. Rzekł do nich: idźcie. Wyszły więc i weszły w świnie. I naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w falach. Pasterze zaś uciekli i przeszedłszy do miasta rozpowiedzieli wszystko, a także zdarzenie z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a gdy go ujrzeli, prosili, żeby odszedł z ich granic. W Ewangelii według świętego Mateusza spotykamy dwóch opętanych, którzy byli tacy dzicy, że nikt obok nich nie mógł przejść spokojnie. Znamy takich ludzi, którzy tak bardzo byli wewnętrznie zakłamani, tak bardzo weszli w zło i nie chcieli się z niego wydostać, że popadli w obłęd. Że to kłamstwo, to życie takie mataczne tak ich okręciło wokół palca, że już nie wiedzą, jak się z tego wyplątać. Znamy takich ludzi, takie osoby, które weszły za daleko i nie potrafili się wycofać. Znamy takich nieszczęśliwych ludzi, którzy tak głęboko wplątali się w różne nałogi, czy to narkotyki, czy alkohol, czy hazard, że są na granicy obłędu. Jak czytamy w Ewangelii, takie osoby może podnieść i ocalić miłość Boga. Nie traćmy nadziei, kiedy jesteśmy tymi, którzy czynią zło, ale też nie traćmy nadziei, gdy patrzymy na zło, które czynią inni. Powierzajmy ich Panu Jezusowi. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.